bardzo serdecznie w jakże gościnnych progach Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, bo dzisiejszy dzień jest dniem zapłaty za zeszłoroczną pracę. Oczywiście jest to dzień z jednej strony wesoły, a z drugiej troszeczkę smutny. Z tego względu, że mamy sytuację pandemiczną i nie możemy zrobić przepięknej gali, żeby wszyscy uczniowie szkoły zobaczyli, który z nich jest najlepszy. Troszeczkę nad tym ubolewam, aczkolwiek mam nadzieję, że jest to ostatni rok, kiedy w taki sposób będziemy rozdawać te jakże piękne adresy z odpowiednimi życzeniami i stwierdzeniami, że Ty, dany uczniu, czy Ty, dana uczennico, byliście w zeszłym roku najlepsi. Zeszły rok to przede wszystkim, a może w większości, nauka zdalna. I nie słuchajcie tych osób, które mówią do Was, że a nauka zdalna, to co to za nauka, było prosto uzyskać dobre i bardzo dobre oceny. No widać, że nie było tak prosto, skoro z 450 uczniów z zeszłego roku mamy tylko 12. Która to 12 zasługiwała na to właśnie wyróżnienie. I dlatego tak bardzo się cieszę, drogą młodzieży, że w zeszłym roku szkolnym chciało się Wam wstać do tego komputera, co prawda nie przyjechać do szkoły, ale zalogować się na lekcje, odpowiadać, odrabiać prace domowe, pisać sprawdziany, co prawda niektóre online, ale no też tak było, jeżeli chodzi o wymogi nauki zdalnej. Gratuluję również Wam, drodzy rodzice, że macie taką wspaniałą młodzież. I naprawdę cieszcie się razem z nami, bo tak jak wiecie i tak jak ja zawsze tłumaczę, to są Wasze dzieci, ale przez ten czas, kiedy są w szkole, to też są moje dzieci i też bardzo wspiera mnie duma z tego powodu. Tak jak powiedział wcześniej Pan Dyrektor, szkoda, że nie możemy tych stypendiów wręczyć na forum całej szkoły, bo uważam, że warto pokazywać Was, drodzy uczniowie, jako tych najlepszych. Tych, którzy mimo wielu różnych problemów, które przechodziliście jako uczniowie, i w ogóle wszystkie placówki prowadzone przez powiat bialski w roku poprzednim w związku z tą sytuacją, która panowała, jednak doskonale daliście sobie radę i z wielką radością i przyjemnością przyjechałem dzisiaj, żeby osobiście wręczyć Wam stypendia, na które bardzo ciężko zapracowaliście i w pełni zasłużyliście. Dzisiaj chcę powiedzieć Wam dziękuję za to, że Wam się chciało. Życzę Wam jeszcze wiele, wiele siły i wytrwałości. Chciałbym, aby w roku przyszłym na tej sali była to jeszcze większa grupa, nie powiedzmy 12 stypendystów, a 25. Jeżeli chodzi o środki finansowe, to z roku na rok w budżecie powiatu zabezpieczamy coraz większe kwoty. Wiem, że jest to fajny bodziec do tego, żeby motywować młodych ludzi do jeszcze lepszych wyników. Także dzisiaj wszystkim serdecznie gratuluję. Gratuluję również Waszym rodzicom za to, że otaczają Was wielką troską, wielkim wsparciem, za to, że zawsze możecie na swoich rodziców liczyć. Dzisiaj proszę Was o to, żebyście nigdy nie zawiedli swoich rodziców, żeby zawsze byli z Was dumni, tak jak właśnie dzisiaj widzę uśmiechy na twarzach i Waszych, i Waszych rodziców. I to jest bardzo miłe i cieszące. Proszę Państwa, w związku z tym, że jesteśmy w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, to chciałem przy tej okazji przekazać na ręce Pana Dyrektora najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom i tym pracownikom,
pedagogiczny. Przede wszystkim chciałem podziękować Państwu za Waszą pracę, za to, że mimo wielu trudności, które w ostatnim czasie przechodziliśmy wszyscy, Państwo odnaleźliście się w tej trudnej rzeczywistości, bo muszę Państwu powiedzieć, że przez ostatnie chyba 30 lat nie znaleźliśmy się w takiej sytuacji jak w ubiegłym roku. Musieliśmy wszystko przeinstalować i przemeblować na nowo, dopasować się do sytuacji, ale uważam, że ten egzamin zdaliśmy na czwórkę, panie dyrektorze. Dlatego w dniu dzisiejszym, szanowni Państwo, przekazuję najlepsze życzenia, pozdrowienia dla stypendystów, dla rodziców i dla nauczycieli. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo.